Cześć. Rodzice zawsze deklarują, że chcą uchronić dzieci przed negatywnymi skutkami rozstania. I chociaż wierzę w autentyczność tych deklaracji, wiem, że o wiele trudniej jest je wprowadzić w życie. Jako adwokat z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych widzę to na co dzień. Jakimi zachowaniami w trakcie rozwodu fundujesz traumę waszemu dziecku? O tym w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem w kancelarii Klisz i Wspólnicy, gdzie zajmujemy się m.in. sprawami rozwodowymi i majątkowymi. Zanim przejdziemy do szczegółów, prośba do Ciebie o pozostawienie łapki w górę pod filmem, zasubskrybowanie lub skomentowanie, bo każda tego typu aktywność sprawia, że YouTube pokaże ten film większej ilości osób, a to zapewnia rozwój mojego kanału. Jestem typowym achieverem, więc taki progres nakręca mnie do dalszej pracy i stałego przygotowywania dla Was ciekawych treści, i to nie tylko prawniczych, bo dzisiaj więcej o psychologii niż o paragrafach. Okej, gotowi poznać ranking toksycznych zachowań rodziców w czasie rozwodu? Startujemy. Pierwsze dwie toksyczne sytuacje dotyczą małżeństw, które po założeniu sprawy o rozwód nadal mieszkają wspólnie. Wbrew pozorom często spotykam się z takimi przypadkami. Mieszkacie razem, ale ty udajesz, że drugi rodzic jest powietrzem. Uważasz, że ta cisza jest na wagę złota po miesiącach kłótni. Kiedy jednak coś trzeba zakomunikować drugiej stronie, obsadzasz dzieci w roli swoich posłańców. Gdy twój współmałżonek siedzi pół metra od ciebie, prosisz dziecko, żeby przekazało tacie, by wyrzucił śmieci. Brzmi znajomo? Dlaczego tego nie należy robić? Jesteś rozczarowany drugim małżonkiem i szczerze go nienawidzisz. To są jednak twoje emocje, a nie emocje twojego dziecka. Nie zmuszaj go, żeby uczestniczyło w tych przepychankach i nie narzucaj mu odpowiedzialności za waszą komunikację. Dla niego ta sytuacja i tak jest wystarczająco trudna. Wciągając dziecko w rozwodowe rozgrywki, niszczysz jego poczucie bezpieczeństwa. Możesz być pewny lub pewna, że lista konsekwencji takich zachowań jest naprawdę długa. A to znasz? Bywa, że rodzicom tak bardzo zależy, by chronić dziecko przed prawdą o rozwodzie, że popadają w inną skrajność. Udają przed dziećmi, że nic się nie dzieje i że ich małżeństwo nie zmierza ku końcowi. Prawda jest taka, że dzieci wyczuwają takie sytuacje i nadstawiają uszu, by dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w domu. Napięcie jest tak gęste, że można je kroić nożem. Poza tym możesz być pewien, że babcia, wujek albo przyjaciółka nie będą tak dyskretni jak wy. Lepiej by o rozwodzie dzieci dowiedziały się od ciebie i by mogły z tobą o tym porozmawiać. I jak chcesz im udzielić niezbędnego wsparcia, gdy wszyscy udajecie, że nic złego się nie dzieje? Pierwsze z niepożądanych zachowań to krytykowanie mamy lub taty przy dziecku i komentowanie ich nagannej postawy. To jest klasyka gatunku, zwłaszcza że z całą pewnością masz aż zanadto powodów do narzekania. Czemu to ma służyć? Czasami szukasz w dziecku wsparcia, innym razem chcesz, by przyznało ci rację. Jeśli jesteś skrzywdzony czy skrzywdzona, potrzebujesz potwierdzenia, że to właśnie ty jesteś ofiarą sytuacji. Niestety dziecko to zły adresat takich komunikatów. Dla prawidłowego rozwoju potrzebuje pozytywnego obrazu zarówno matki, jak i ojca. Z perspektywy dziecka w rozwodzie nie ma strony wygranej i przegranej. Jesteście rodzicami i w tym zakresie musicie grać do jednej bramki. Kolejna kwestia. To oczywiste, że zżera ci ciekawość, ale nie podpytuj dziecka o nową partnerkę taty czy partnera mamy. Dziecko wie, że na tym tle wybuchł pomiędzy wami konflikt. Dlatego nie zmuszaj go, żeby się tym interesowało, bo to są sprawy dorosłych. Jeśli przypiszesz dziecku rolę szpiega, będziesz podsycać w nim konflikt lojalnościowy. Poczuje presję, by opowiedzieć się za mamą lub tatą, a to jest dla niego wiele za dużo. Pamiętaj też, żeby nie wypłakiwać się starszemu dziecku w rękach. Jeśli to syn, nie zapewniaj go, że jest jedynym mężczyzną w domu i że masz wobec niego ogromne oczekiwania. Pamiętaj, że to ty jesteś rodzicem, a dziecko jest dzieckiem, a nie osobą dorosłą. Sytuacja, gdy dziecko przyjmuje opiekę nad dorosłym, nosi nazwę parentyfikacji. Lista konsekwencji emocjonalnych dla dziecka jest długa. Znajdują się na niej stres, poczucie winy, a nawet depresja. Dziecko nie jest odpowiedzialne za zaspokajanie potrzeb emocjonalnych rodzica. Masz obowiązek zadbać samemu o siebie po to, by móc zadbać o dziecko. Inna ważna sprawa. Nie informuj dziecka o terminie rozprawy rozwodowej z ogromnym wyprzedzeniem. Nie wprowadzaj w domu atmosfery wyczekiwania, bo to jest twoja sprawa i twoje stresy, a nie dziecka. Błędem jest także relacjonowanie dziecku przebiegu rozprawy albo pozwolenie na to, by przysłuchiwało się takiej rozmowie, na przykład przez telefon. Nie krytykuj przy dziecku babci za to, że zeznawała nie po twojej myśli. To wszystko są sprawy dorosłych i powinieneś trzymać dziecko od nich z daleka. Nie przeginaj też w drugą stronę. Jeśli uważasz, że twój syn czy córka są na tyle dojrzali, że można im powiedzieć o sprawie rozwodowej, przekaż im te informacje, które uznasz za stosowne i odpowiedz na pytania, które ci zadadzą. W trakcie rozwodu najwięcej potyczek pomiędzy rodzicami rozgrywa się na płaszczyźnie kontaktów. I często ani mama, ani tata nie są bez winy. Jeśli dzieci pozostają przy matce, bywa, że kobieta próbuje odegrać się na ojcu za nieudane małżeństwo. I
i wtedy zaczyna się dla dzieci prawdziwy roller coaster. Stosunkowo łatwo jest wyeliminować ojca z życia dzieci, jeśli nie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów. Przy braku zabezpieczenia formalnie nie można przymusić rodzica do wydawania dziecka na widzenia, chociaż często tak naprawdę chodzi o to, by dokuczyć drugiej stronie. Jeśli jesteś matką i masz takie wewnętrzne przekonanie, że dla twojego dziecka widzenia z ojcem nie są korzystne, uważaj, bo może tylko racjonalizujesz swoją złą decyzję. Uważasz, że mąż nie interesował się dzieckiem w okresie małżeństwa, więc niech nie udaje, że interesuje się nim teraz, albo że on i tak nie umie się zająć dzieckiem, bo pewnie źle je ubierze, źle nakarmi, albo nie będzie potrafił wykąpać i tym podobne? A może masz wrażenie, że dziecko wraca od ojca rozdrażnione i dlatego uważasz, że kontakty z nim źle wpływają na dziecko? Brzmi znajomo? Znam wiele przypadków, gdy w takiej sytuacji ojciec się poddał. Zwykle słyszę wówczas argument, jak syn dorośnie, to sam zadecyduje. Ale nie tędy droga, bo wpływ na wychowanie można mieć tylko wtedy, gdy dziecko jest dzieckiem. To są czasami niepowetowane szkody i to nie tylko dla ciebie, ale także dla twojego dziecka. Dorosły, który jako dziecko jest odizolowany od jednego z rodziców, zwykle przeżywa poważne trudności w relacjach ze swoim partnerem i często sam tworzy nieudane związki. A co jeśli sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów? Niektóre matki w majestacie prawa robią wszystko, by do kontaktów nie doszło. Pojawiają się zwolnienia lekarskie od znajomej pediatry, wymyślone wyjazdy, zapewnienia, że to jest autonomiczna decyzja dziecka. To dopiero wierzchołek góry lodowej. Czasami nie jest jednak tak źle. Mama przygotowuje dziecko na przyjazd ojca, ale stosuje szantaż emocjonalny. Dziecko przebiera nogami, by tylko jechać do taty, a mama robi wtedy smutną minę. Dopytuje, czy dziecko jeszcze ją kocha. Cieszy się w duchu, kiedy dziecko deklaruje, że woli ją niż tatę. Zresztą w przypadku ojców te uwagi również są aktualne. Bardzo często słyszę od ojców, że dziecko nie chciało wracać do mamy i że to jest argument, że u matki dzieje mu się krzywda. Prawda jednak wygląda trochę inaczej. Często dziecko jednemu rodzicowi mówi, że kocha go bardziej, a drugiemu powtarza dokładnie to samo. Jest w konflikcie lojalnościowym i chce zadowolić każdego z was. Takimi manipulacjami tylko robicie mu krzywdę i podkopujecie jego poczucie bezpieczeństwa. A wasze postępowanie jest powodem dramatów pojawiających się przy odbieraniu i odwożeniu dziecka po zakończeniu kontaktu. Pamiętaj o tym. Zaraz siądziemy trochę na facetów, ale jeszcze ostatnia rzecz do damskiej części widowni. Złą taktyką jest traktowanie ojca jak człowieka ograniczonego intelektualnie. Jeśli jesteś matką, nie dzwoń 3 razy dziennie w trakcie kontaktów, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Gdyby on tak robił, również by cię to irytowało. Lista grzechów niektórych ojców w kontekście kontaktów również nie jest krótka. Pierwsza sprawa – niewywiązywanie się ze wspólnych ustaleń. Miałeś odwieźć dziecko w niedzielę, ale mimo to odwozisz w poniedziałek. Matka dziecka traci zaufanie do ciebie i następnym razem będzie robić ci pod górkę. Po drugie, nieprzyjeżdżanie w umówionych terminach. Miałeś być w piątek, ale coś ci wypadło i nie poinformowałeś o tym z wyprzedzeniem, a dziecko na ciebie czekało. Twoje zachowanie nie było w porządku. Po trzecie, godzenie się na wszystko, czego tylko dziecko zapragnie. Niech idzie spać po północy, ogląda nieodpowiednie filmy i fast foody na obiad 3 razy pod rząd. Dla dziecka to bardzo atrakcyjne zachowania, ale mało przemyślana metoda wychowawcza. Po czwarte, nieumiejętność rezygnacji z własnych planów. Jeśli masz kontakt z dzieckiem, odpuść sobie piwo u szwagra. Po piąte, nieangażowanie się w kontakty. Jeśli wywalczyłeś szerokie widzenia, nie podrzucaj dzieci 3 raz z rzędu swoim rodzicom na cały weekend. Babcię można odwiedzić, ale nie można metodycznie przerzucać na nią obowiązków związanych z opieką nad dziećmi. Kolejny grzech to zupełnie zaniechanie łożenia na dziecko. Pamiętaj, że alimenty są przeznaczone na utrzymanie dziecka, a nie dla drugiego rodzica. Czy na pewno chcesz, by twojemu synowi lub córce czegoś brakowało? Zdarza się, że jednocześnie rodzic spełnia zachcianki potomka i kupuje mu zbędne gadżety elektroniczne. Jest to próba demonstracji tego, że jego stać, a drugiego małżonka już nie. Skoro już porówno dołożyłem rodzicom obojga płci przed kolejną serią zarzutów, krótka reklama usług mojej kancelarii. Mam zespół kilkunastu adwokatów i radców prawnych, a także biura w największych miastach w Polsce. Jeśli interesują Cię prawne aspekty rozwiązania małżeństwa, alimentów, kontaktów z dziećmi czy podziału majątku, możesz umówić się na poradę prawną we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku lub Bydgoszczy. Wszędzie tam mamy nasze biura i naszych prawników od lat specjalizujących się w tego typu sprawach. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu na dojazdy, możemy Ci także zaproponować zdalną konsultację online lub telefoniczną. We wszystkich wspomnianych miastach prowadzimy także sądowe sprawy rodzinne i majątkowe. Zapraszam do kontaktu. A teraz kolejna dawka toksycznych zachowań rozwodzących się rodziców. Kolejny grzech to wieczna rywalizacja z drugim rodzicą. Udowadnianie na każdym kroku, kto jest ważniejszy i pierwszoplanowy. Następny na liście jest brak współpracy w kwestiach dotyczących dziecka. Podważanie decyzji matki, bo ona również podważa twoje. A co z tego ma dziecko?
brak poczucia bezpieczeństwa, niestabilność emocjonalną i zaburzony obraz relacji międzyludzkich. Chyba nie o to Ci chodziło. W kontekście samego postępowania rozwodowego największy błąd to przeświadczenie, że dzieci proces nie dotyczy, a przeciągająca się sprawa rozwodowa nie wpływa na ich samopoczucie. Badania pokazują, że tak nie jest. Dla dziecka najlepiej jest, gdy rozwód trwa krótko, a sytuacja stosunkowo szybko się stabilizuje. Napięcie w domu jest zaraźliwe i nawet jeśli wydaje Ci się, że skutecznie chronisz swoje dzieci przed rozwodową atmosferą, w praktyce jest to niemożliwe do wykonania. A co przedłuża sprawę rozwodową? Przesadnie duża ilość świadków, wnioski o zmianę zabezpieczenia, składanie zażaleń na postanowienia, czekanie na opinię w OZSS. Czasami inaczej się nie da, ale za każdym razem radzę zastanowić się, czy to na pewno konieczne. Warto odnotować, że rozwód z winy zazwyczaj kompleksowo angażuje w proces najbliższe otoczenie dzieci. Mimochodem relacje z rozwodu będą do dzieci docierać. W kontekście badania dzieci w OZSS nie mogę przemilczeć jeszcze jednej kwestii. Nie przygotowuj swojego dziecka merytorycznie do takiego badania. Zaszkodzisz i dziecku, i sobie. Nie sugeruj mu, co powinno mówić. Nie podpytuj, jak odpowie na dane pytanie. Nie wyjaśnij mu, jak wygląda sytuacja twoimi oczami oraz kto tu jest zły, a kto dobry. Wszelkie manipulacje, których dopuszcza się rodzic, najpewniej zostaną zauważone i zinterpretowane jako nieprawidłowości w sprawowaniu władzy rodzicielskiej występujące po twojej stronie. Okej, mógłbym mnożyć tego typu zachowań o wiele więcej. Pewnie wiele osób mnie spyta, naprawdę ktoś tak robi? Tak, naprawdę i w dodatku często. Rodzicom, którzy sami są zanurzeni w intensywnych emocjach, wcale nie wydaje się, że to takie straszne. Szymborska pisała, że dla dzieci rozwód to pierwszy w życiu koniec świata. Czego byś nie zrobił, im i tak zawali się świat. Nie warto dorzucać do tego swojego własnego cierpienia. Istnieją tysiące poradników o tym, jak zabezpieczyć dziecko w obliczu rozwodu, ale jeśli ten temat szczególnie leży Ci na sercu, warto zainteresować się wsparciem psychologicznym. W tym kontekście mogę Ci polecić specjalistę, z którym na co dzień współpracuję w naszej kancelarii, panią Weronikę Białoskórkę, psychologa dziecięcego, z którą konsultowałem także dzisiejszy materiał. Link do social mediów pani psycholog umieściłem w opisie. Znajdziesz tam wiele ciekawych informacji nie tylko dotyczących sytuacji dzieci podczas rozwodu, ale także ogólnych wskazówek pozwalających zrozumieć, na czym tak naprawdę powinno polegać wychowanie dziecka i jak chcąc dobrze, robimy dziecku krzywdę.